zielone oko. Zaginął Joe. Siadaj, Joe. Chyba mogę tak do ciebie mówić. Twój ojciec był moim przyjacielem. No, oczywiście, proszę pana. Napijesz się? Whisky, jeśli można, bez wody. Proszę. Czy długo jeszcze zostaniesz w naszym mieście? Niestety, za tydzień będę musiał wyjechać. Za 10 dni rozpoczynają się wykłady, nie chciałbym się spóźnić. Masz rację, widzę, że bardzo poważnie traktujesz swoje studia. Słusznie, tak. Bardzo zaciekawił mnie telefon od ciebie. Chciałbyś mi o czymś powiedzieć? Właśnie. W takim razie słucham. Szczerze mówiąc, mam mało czasu. Rozumiem. Będę się streszczał. No. To ma związek z moim ojcem. 4 miesiące temu po jego pogrzebie nie miałem na nic czasu. Musiałem natychmiast wracać na studia. Miałem sesję egzaminacyjną. Tydzień temu przyjechałem tutaj, by załatwić różne sprawy i spotkać się ze znajomymi. Dopiero wczoraj wieczorem przejrzałem dokładnie wszystkie notatki i papiery, które ojciec zostawił. Notatki? Ojciec zostawił coś w rodzaju dziennika. Znalazłem tam masę dziwnych wiadomości, które, przyznaję, bardzo mnie zaskoczyły. Dowiedziałem się na przykład, że przez ostatnie 3 lata ojciec dużo pił, a nawet zażywał narkotyki. Tak, no cóż, rzeczywiście tak było. Zabił się, ponieważ po pijanemu prowadził samochód i nie dostrzegł w porę barier ochronnych. Tak, nikt mi o tym nic nie powiedział. Załatwiłem na policji, by nie rozgłaszali tego faktu. Dziękuję panu. Nie ma za co. Winien mu byłem tę przysługę. Swego czasu bardzo mi pomógł. Nie chciałem, by ta sprawa rzuciła cień na pamięć o twoim ojcu, który przez całe życie cieszył się nieposzlakowaną opinią. Ja też myślałem, że ojciec był porządnym człowiekiem. Przez całe życie uważałem, że jest wzorem prawości i uczciwości. No bo tak było, Joe. Niestety nie, panie Sherman. Z tych notatek wynika, że ojciec był zamieszany w jakąś aferę. To niemożliwe. A poza tym, no nawet jeśli zdarzyło mu się kiedyś jakieś drobne przekroczenie przepisów, to jeszcze o niczym nie świadczy. Myślę, że nie ma sensu się tym zajmować. Dla mnie ma sens, proszę pana. Ze zdumieniem stwierdziłem, że zupełnie nie znałem swojego ojca. Przesadzasz. Nie sądzę. To była poważna sprawa. Oszustwa na setki tysięcy dolarów. Powtarzam ci, że to niemożliwe. Skąd ci to przyszło do głowy? Mam na to dowody. Zanalizowałem dokładnie treść niektórych notatek. Wynika z nich, że ojciec wykorzystywał swoje stanowisko w Radzie Miejskiej, by spekulować nieruchomościami. I pisał o tym w swoim pamiętniku? Można to tak ująć. I to mnie najbardziej zdziwiło, proszę pana. Ojciec nigdy nie miał dostatecznego kapitału na takie transakcje. A jak już mówiłem, chodziło o poważne sumy. A w chwili śmierci miał na koncie zaledwie niecały $1000. Wywnioskowałem z tego, że po pierwsze ojciec nie działał sam, a po drugie został oszukany przez swego wspólnika. Tak. No to rzeczywiście nieprzyjemna sprawa. Nie rozumiem tylko, po co mi o tym mówisz. Chciałbym dowiedzieć się całej prawdy. Myślę, że pan mógłby mi w tym pomóc. Ja? Mylisz się. I w ogóle skąd ci to przyszło do głowy? Nie mylę się, panie Sherman. Wiem, że to pan namówił ojca do udziału w tej aferze, że panu przypadły zyski z nielegalnych transakcji, ponieważ oszukał pan ojca i w sumie to pan jest winny jego śmierci. Co, szalałeś? Sądzę, że ojciec zaczął pić, by nie myśleć o bagnie, w jakim się znalazł. Nasza dalsza rozmowa nie ma sensu. Myślę, że ma. Mam dowody. Proszę spojrzeć. To jedna z notatek ojca. To są bzdury. O nie, proszę pana. Wiem, że te bzdury wystarczą, by rozpocząć śledztwo przeciwko panu. Nic mi nie udowodnią. Same notatki ojca nie wystarczą, to prawda. Ale agenci finansowi to z reguły inteligentni ludzie. Jestem przekonany, że znajdą brakujące dowody w pańskich dokumentach. Chcesz mnie szantażować? Nie. Chciałbym tylko wyrównać nasze rachunki. Jesteś głupim pętakiem. Proszę tak nie mówić, bo będę zmuszony podnieść stawkę. Najlepiej będzie, jak zadzwonię na policję. To nie jest zły pomysł. O. Zapomniał pan numeru? Ile?
Myślę, że wystarczy mi 100 000. 100 000 czego? Dolarów. Jesteś bezczelny. Nie sądzę. Po pierwsze, muszę skończyć studia, a Harvard, jak pan wie, nie jest tanim uniwersytetem. Poza tym muszę mieć trochę pieniędzy na początek. Chciałbym otworzyć własną kancelarię, a to kosztuje. Co studiujesz, jeśli można wiedzieć? Prawo. Gratuluję. Jesteś doskonałym materiałem na prawnika. Ja tak myślę. A jeśli nie dam ci tych pieniędzy? Wtedy zaniosę notatki ojca na policję. Ale tam ci nie zapłacą. To fakt. Ale trochę forsy powinienem dostać od właściciela jednej z tutejszych gazet. Słyszałem, że jego syn, tak jak pan, zamierza kandydować w wyborach. Informacje o pańskich spekulacjach i oszustwach podatkowych będą dla niego bardzo cenne. Mogę ci dać 10, no góra 15 000. Przykro mi bardzo, ale muszę mieć 100 000. Obliczyłem, że to zaledwie około 1/5 pana zysków. Trudno się z tobą dogadać. Znam swoją cenę. Zgoda. Jutro wypłacę ci pierwszą ratę, powiedzmy 20 000. A ty mi wręczysz część tych dokumentów. Niestety, nie mogę się na to zgodzić. Jeśli zapłaci mi pan część, nie będę miał sposobu odebrać reszty. Dlaczego? Przecież zatrzymam część. No tak, ale nie będę mógł iść z nimi na policję. Mógłby mnie pan oskarżyć o szantaż. Sprytny jesteś. Staram się. Za sprytny. Co pan robi? Panie poruczniku, przyszła pana córka. Co się stało? Po co? Wiem, że nie lubisz, jak tu przychodzę, ale naprawdę nie mogłam się dodzwonić. To jest bardzo ważna sprawa. Zaginął Joe. Kto? Joe Milton. Przedstawiłam ci go niedawno. Nikt go nie widział od piątkowego wieczoru. No i co z tego? Jak to co? Dziś jest poniedziałek, a we wtorek mieliśmy iść razem na przyjęcie do znajomych. Sprawiłam sobie nową sukienkę na tę okazję i teraz... Tak, to rzeczywiście poważna sprawa. Ale pomówimy o tym w domu. Teraz bądź tak miła i nie zawracaj mi głowy. Musisz coś zrobić. To bardzo podejrzanie wygląda. Podejrzanie? Widocznie musiał gdzieś wyjechać. Powiedziałby mi o tym. Zresztą dzwoniłam do Harvardu, nie ma go tam. Dzwoniłam też do pani Osgood. Ona też nic nie wie. Kto to taki? A prowadzi pensjonat. Joe zatrzymał się u niej, bo swój dom sprzedał po śmierci ojca. Jak się ten Joe nazywa? Joe Milton. Milton. Jego ojciec pracował w Radzie Miejskiej. Milton. Zginął w wypadku samochodowym. Zgoda. No zostaw adres tej pani Osgood. Wyślij tam kogoś, no teraz nie zawracaj głowy. Jesteś cudowny, wiedziałam, że mi pomożesz. Powiedz po drodze Jensenowi, żeby wpadł do mnie. Dobrze. Ojciec pana prosi. Słucham, szefie. Masz tu adres pensjonatu pani Osgood. Pojedziesz tam i postarasz się dowiedzieć czegoś o tym, jak ma, Joe Miltonie. Joe Milton. Przeskrobał coś? To chłopak mojej córki. Zniknął w piątek i Linda nie ma z kim iść na przyjęcie. Aha. Panie poruczniku, to rzeczywiście dziwnie wygląda. Co? Pani Osgood zgłaszała już o zniknięciu tego Miltona, ale kazali jej przyjść za 2 tygodnie. Takie są przepisy. A zostawił wszystkie rzeczy. Samochód, książeczkę czekową. Nie powiedział, dokąd jedzie, kiedy wróci. Nie zadzwonił. Cisza. Pani Osgood twierdzi, że musiało mu się coś stać. A może jakiś wypadek? Nie. Przeglądałem już wszystkie zgłoszenia. A jak wychodził, to mówił, że idzie wyrównać jakieś rachunki. Rachunki? Aha. No to już coś jest. A? Tak samo pomyślałem. Jego ojciec zginął 4 miesiące temu. A zabił się po pijanemu. Czy ten Joe nie mówił, dokąd się wybiera? A nie. Ale pani Osgood sądzi, że może wiedzieć coś na jego temat Peter Brooking. Był u niego w piątek po południu. Masz jego adres?
Nie, ale podobno zawsze wieczorem przesiaduje w dyskotece na 15 ulicy. Poszukamy go. Co to tak cicho? Dyskoteka zaczyna się o 7. No to dwa piwa i jedną informację. Piwo chętnie. Szukamy Petera Brookinga. Nie znam takiego. A często to bywa? No przypomnij sobie. Musisz go znać. Nie, nie muszę. Synu, jesteśmy z policji. To widać. Tak. Chcesz stracić licencję? Na sprzedaż alkoholu, co? Ciekawe, w jaki sposób. Zaraz się przekonasz. Jensen, widziałeś, jak ten facet sprzedawał whisky nieletniemu? Kiedy? No przed chwilą. No co prawda nieletni zwiadł, ale... Aha, widziałem, szefie, widziałem. Widzisz, żeby to wyszło. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy możemy zabrać ci licencję. To świństwo. No, życie jest brutalne. No, śpieszy się nam. Albo Brooking, albo licencja. Co dzień mam nowe powody, by nie lubić Glinki. To możesz nie lubić. To nie jest karalne. No to jak? Brooking siedzi tam przy oknie. Ten w czerwonej koszuli. Dziękujemy ci, przyjacielu. Brooking, jesteśmy z policji. O co chodzi? Szukamy twego kumpla, Joe Miltona. Ja nie wiem, gdzie jest. Nie żartuj. Ja udam, że nie czułem trawki, a ty sobie przypomnisz. No, postaram się. No. Panie... Harris, porucznik Harris. Pan jest ojcem Lindy? Tak. No to trzeba było od razu tak powiedzieć. Joe Milton umówił się z kimś na spotkanie w piątek wieczorem. Czy wiesz z kim? No, miał się spotkać z Shermanem. Znaczy tym od handlu nieruchomościami i innych interesów. Po co? Chciał sprzedać swój dom? Nie, dom sprzedał w kilka dni po śmierci ojca. Joe znał Shermana? No, niezbyt dobrze. No to był znajomy jego ojca. No czy... Widocznie chciał coś z nim załatwić. Wcześniej pytał mnie o kilka spraw związanych z obrotem nieruchomościami. Rozumiem. No idziemy, James. Aha, jeszcze jedno. Ta? Czy Linda przychodzi z ich knajpy? Niech się pan nie martwi. Nie przychodzi. Znam ją ze szkoły. Rezydencja pana Shermana, słucham. Porucznik Harris z policji. Czy był pan umówiony? Nie. Proszę chwilę zaczekać. Aha, ale ceregiele, co? Proszę wejść. Aha. Niezły domek. Za 20 pokoi. Cię. Przyciśniemy go, szefie. Jensen, czy chcesz być dobrym policjantem? No, jasne. No to zapamiętaj, że nigdy nie należy naciskać faceta, który w najbardziej ekskluzywnej dzielnicy ma park wielkości kilku boisk piłkarskich. Jasne? Rozumiem. Panowie pozwolą za mną. Pan Sherman oczekuje panów w gabinecie. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Porucznik Harris i detektyw Jensen z policji. Proszę, siądźcie, panowie. Dziękuję. Chcielibyśmy panu zadać jedno pytanie. Czy nie wie pan, gdzie znajduje się Joe Milton? Nie mam pojęcia.
A co, powinienem to wiedzieć? Joe Milton zniknął w piątek wieczorem. No, pan jest ostatnią osobą, która go widziała. Wiemy, że był z panem umówiony. Był u mnie koło 7 wieczór, wyszedł przed 8. Aha. Czy można wiedzieć, w jakiej sprawie spotykał się z panem? Oczywiście. Twierdził, że byłem winny jego ojcu jakieś pieniądze. A był pan winien? Żartuje pan. Chciał po prostu wyluzić ode mnie trochę forsy. No i co? No jak to co? Kazałem mu się wynosić. A nie domyśla się pan, dlaczego przyszedł z tym właśnie do pana? Nie mam pojęcia. Znałem co prawda trochę jego ojca, ale nigdy nie miałem z nim żadnych interesów. No tak. Przepraszamy pana. Przepraszamy. Za najście. Nie szkodzi, nie? Rozumiem, służba. Zawsze chętnie pomagam policji, oczywiście, jeśli mogę. Do widzenia, poruczniku. Do widzenia. John, odprowadź panów. Słuchaj, no John, o której Joe Milton wyszedł od pana Shermana, sir? Nie wiem, sir. A miałeś wolny wieczór? Tak, sir. A czy możesz odpowiadać pełnym zdaniem? Tak, sir. No w takim razie powiedz mi, czy zawsze masz wolny piątkowy wieczór? To zależy, sir. Od czego do cholery? Od okoliczności, sir. Przeważnie mam wolny sobotni wieczór. Rozumiem. Sami trafimy do wyjścia. Tak, sir. Szefie, to autentyczny angielski kamerdyner. Nie sądzę. Słuchaj, John, masz nowojorski akcent. Pochodzisz z Bronxu? Nie, sir, z Brooklynu. Widzisz? Jest Jensen, służący fałszywy. Tak jak i jego chlebodawca, Sherman, kłamie. Wiem, że bardzo dobrze znał ojca Joe'ego. Dlaczego się tego wypiela? Ten Milton pracował w Radzie Miejskiej, a Sherman spekuluje nieruchomościami. A może nie chce, żeby ktoś łączył te dwa fakty? A co było, a nie jest. Milton nie żyje od 4 miesięcy i nic się od niego nie dowiemy. A może ten Joe miał jakieś długi i dlatego znikł? Może. Ale nie podoba mi się ten Sherman. Coś tu jest nie tak. A jak z tym parkiem? Ta kępa jałowców psuje cały efekt. Nie przyjęły się i zrzukły. Widać ogrodnik leniwy. Co? Ogrodnik? No to chodźmy do ogrodnika. Może on widział Joe'ego. Hej! To pan tu jest ogrodnikiem? Byłem nim. Od dzisiaj nie jestem. O, Sherman pana wyrzucił. Pan żartuje. Mnie nikt nigdy nie wyrzucił. Jestem najlepszym ogrodnikiem na wschodnim wybrzeżu. A. Sam odchodzę. O, niezły jest ten park. Niezły. Piękny, proszę pana. Prawdziwe dzieło sztuki. I byłby jeszcze piękniejszy, gdyby jego nienagannej kompozycji nie zepsuł ten wzbogacony parweniusz. Co mnie skusiłoby pracować u niego? Przyznaję, że zapłacił mi znacznie więcej niż otrzymywałem w poprzednich miejscach, ale... Mówi pan o Shermanie? Oczywiście, że o nim. Sztodrań zepsuł moje dzieło i nawet nie ma na tyle odwagi, aby się do tego przyznać. A cóż on takiego zrobił? Czy pan jest ślepy? Nie widzi pan tych biednych, pożółkłych jałowców? One giną, proszę pana. Pomijam już fakt, że znajdują się w złym miejscu. No to tak, nie przyjęły się. A jak się miały przyjąć, kiedy sadził je ten idiota? Czy taki ktoś może wiedzieć, że jałowce przyjmą się tylko wtedy, gdy są posadzone dokładnie w tym położeniu, w jakim rosły dziko? A. Niech pan sam powie. Ale nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Zaraz panu pokażę. Gdy się chce przesadzić jałowiec, trzeba przed wykopaniem oznaczyć dokładnie położenie, w jakim rósł poprzednio. O, te czerwone punkty na gałązce. Widzi pan?
oznaczają północ. I tak powinno się je przesadzić. Stronę północną do północy, a tu jest jak, no widzi pan. Rzeczywiście inaczej. Ale kiedy pan Sherman zsadził te jałowce? A nie wiem, albo w piątek, albo w sobotę rano. W każdym razie jak przyjechałem w niedzielę, widać już było, że zmarnieją. Piękne jałowce, po które jeździłem 60 mil. Ale co to obchodzi takiego Shermana? No, dlaczego pan ich nie przesadził? Chciałem. Pobiegłem do niego z awanturą, ale Sherman się uparł. Zakazał mi ich ruszać. Dzisiaj byłem u niego w tej samej sprawie. To się też nie zgodził, łobuz. Wie pan co? Skoro nie zależy panu na tej pracy... O nie. No to zrobimy Shermanowi psikusa. Przesadzimy je, tak jak trzeba. No szkoda takich pięknych krzewów. Ma pan rację. Nie pomyślałem o tym. Zaraz przyniosę narzędzia. Szefie, co pan chce zrobić? No to co? Zabawić się w ogrodnika. A bierz się za szpadel. Ej, ej, ej! Ostrożnie, bo uszkodzi pan korzenie. Co to znaczy? Co panowie tu robią? No bo ratujemy jałowce. Proszę stąd natychmiast wyjść! A niestety. Niestety musimy coś sprawdzić. Johnson, znalazłeś? Tak, szefie. Leży. Nawet płytko. Co leży? Boże! Nie kop. Nie kop więcej. Sprowadź ekipę. Panie Sherman, aresztuję pana pod zarzutem zamordowania Joe Miltona. Nie wiem, dlaczego pan to zrobił, ale myślę, że to już nam pan wyjaśni. Przecież sam pan mówił, że jest pan zawsze gotów pomagać policji. Prawda? Teatrzyk Zielone Oko przedstawił słuchowisko Roberta Długoborskiego Zaginął Joe. Podajemy obsadę. Joe Milton, Mirosław Konarowski. Sherman, Andrzej Szczepkowski. Porucznik Harris, Włodzimierz Bednarski. Linda, jego córka, Joanna Szczepkowska. Jensen, Jerzy Zas. Brooking, Krzysztof Kołbasiuk. Barman, Ryszard Barycz. Służący, Tadeusz Pluciński. Ogrodnik, Tadeusz Cygler. Reżyserował Andrzej Zakrzewski, realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski.